Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwerdus, kolejny odcinek na moim kanale i ze mną jest dzisiaj ktoś, kogo dawno w sumie nie było ze mną. Możesz się przywitać. Stary, biegam i szukam cię na tym lobby, cię nie ma, cześć. Słuchaj, wybieramy sobie temat. Co to jest brunch? To jest ten taki między lunch a coś? Pixel art, chyba. Oh my godness, mamy najbardziej znienawidzony temat, aczkolwiek jest to tematem, więc to nie jest takie złe. Kurde, naprawdę jest taki temat? Dobra, stary, ale co robimy w pixel arcie? Szybko musimy wymyślić jedną prostą rzecz. Wiesz co, pixel art, kurczę, no tak się zastanawiam, co może być takiego fajnego? Jak ktoś mówi pixel art, to mi się duszki z Pac-Mana kojarzą, nie? Nie, no dobra, zbudujmy jakąś postać może, co? No, jestem w sumie za. Ten deseń może spróbujemy jakoś tak w miarę szybko zrobić. Dobra. Okej, niech będą może buty. Nie wiem, czy wiesz, jaki pomysł ogólnie można zrobić. Zastanawiam się, wiesz co, kurde. Tylko wiesz co, robimy mu takie obramowanie z czarnej wełny? Nie, w sensie zrobimy to w formie pixel artu, to będzie w formie bardziej jakby, to będą nogi, chociaż ja bym te nogi zrobił może w jedną stronę skierowane, niech będą, wiesz, może tak. Tutaj te spodnie robić z tych do butów? No, ale zróbmy je takie dość niestandardowe, w sensie może bardziej jakoś tak. Chociaż wiesz co, kolory też wybierajmy takie, żeby dało się to cieniować fajnie, nie? Okay. Zróbmy sobie taki fajny shading. Może tak, niech to noga idzie tak, w ten sposób. Nie wiem, tak czy widzisz to. Wiesz co, tak się zastanawiam, wiesz, bo nie do końca widzę ten koncept pixelarny. Okej, tu będzie noga, która będzie lekko zgięta, nie? Wiesz co, to mi konia przypomina trochę. Która też jest lekko zgięta. No bo brązowy kolor wybrałeś taki dziwny. Ale jeszcze te nogi jak podkowy. Nie, o, jest spoko, wiesz, teraz zaczyna to... Okay. O, teraz jak gościu z terapii wygląda. Zrobimy tak, dobra, i teraz czekaj, musimy zrobić... Taka bluzka na przykład? Myślałem na tym, ale nie, bo pamiętaj, że cieniowanie musimy zrobić, nie? Żeby shading wyglądał fajnie. Nie, no zobacz, że te kolory zupełnie nie meczują ze sobą. Tak, próbuję sobie wybrać coś bardziej, chociaż... Może ten i jasno-niebieski, zobacz. Mam taki, masz go? Jasno-niebieski jeszcze? Cyjanowy to jest, nie? A jasno-niebieski jest taki, o. Okej, okay, one będą spoko, to jest jako prześwietlenie spoko kolor, dobra, to będzie można to zrobić, spoko, czyli z tego ozbudujemy, tutaj pasek możesz zrobić rzeczywiście, zróbmy go tak, dobra wiesz co, ja powiem ci, ja jestem trochę bardzo w temacie nawet, bo ostatnio zacząłem się jarać z pixelartem i zacząłem dużo rysować w tym, więc w sumie się zgadza. No to nice, kurczę, czekaj, wiesz co, dodam jeszcze jeden taki żółty piksel, wiesz, bo często, nie wiem, z paskami mi się właśnie takie złote zapięcie kojarzy. Dobra, jak chyba najbardziej tak mi pasuje. Tutaj. Słuchaj, dobra, mamy taką rozrastającą się klatę tutaj w tym miejscu. Taki trochę Steve nam wyszedł. Teraz tak, czekaj, no właśnie trochę kolorystycznie, nie? No, tak. Okej, okay, tutaj o, może byśmy ramiona jakoś tak zrobili. Takie mam wrażenie. Zrób z drugiej strony coś podobnego zrobić, nie? I stąd będą od spodu wyłaziły jego łapki. Tylko wiesz co, aj, weźmij podłogę na jakiś ciemniejszy kolor. Dobra, czekaj, co albo byśmy chcieli na podłogę? Jakiś kontrastujący, może być ciemnozielona wełna. Myślę, że to będzie spoko. No dobra, no. W takim razie ją dobiorę sobie tutaj. Dobra, okej. Okay, standardowo, moi drodzy, przypominam, żebyście wpadli też do Zio, bo u niego też będzie fenomenalny jakiś odcinek. A, zapraszam. Na pewno. I zapraszam. Swoją drogą, bo pewnie to się pojawi jeszcze przed, pragnę wspomnieć, że w Krakowie jesteśmy 1 września na meetupie, moi to drodzy. Prawda. Można nas spotkać, nas i nie tylko nas, chyba 130 twórców, nie? Czy ja nie wiem, stary, nawet dokładnie ile będzie, ale będzie w tyte. No, będzie dużo na pewno. No, no. Więcej niż umiem liczyć, nie? Tak z miejsca. O, to dużo, tak, tak bardzo. To bardzo dużo, tak. Okej, okay, dobra. I teraz tak, chciałem, żebyś to zrobił w jednym celu, żebyśmy mieli teraz kolory, którymi możemy sobie wycieniować naszą skórę. A, czyli możemy wybrać, patrz, ten kolor i ten kolor. No. Ten kolor wybierzemy jako łapę. O, patrz, jaki będzie miał biceps. O kurde, nie. To jest... Ale nam bierze pakier. No. Dobra. Przypadkowo okay. Chłopak, nie? Słuchaj, zrobimy tak. Jedną ręką niech on się podpiera tutaj pod obiodro. Tu paletę póki co, nie? O, w ten sposób, patrz. No, a drugą ma mieć wprost jakoś, tak? Może jakiś miecz niech trzyma, albo coś takiego, co? To w przód bardziej, tak? W sensie w bok tutaj, o. No, coś takiego, super będzie. Dobra, słuchaj, mamy 3 minuty jeszcze, więc tak na spokojnie, nie ma tego, nie ma pośpiechu. Dobra, więc możemy spokojnie... Postaram się miecz w takim razie teraz zarysować jakoś. Okej, okay. Trochę mi to Pixel Painters przypomina. No, troszeczkę może. O Jezu, okay, Subek dobra. Mi wbił, się nie spodziewałem normalnie na nagraniu. Och, tak, szokujące tak po prostu, nie? Po prostu, nie? Zawsze Subek więcej. Słuchaj, ty prawie 100 tysięcy masz już teraz, no, nie? No kurde, no w tym to momencie ja myślę, że jak ten odcinek brakuje. Jak ten odcinek wyjdzie, to już będzie 100 tysięcy, no stówę. O, fajno by było, kurde. Stary, nie jestem pewien niemalże. Dobra, no i spoko zaczyna wyglądać, powiem szczerze. Tylko czekaj, teraz. Ej, serio, kozacko wygląda, jak... Tą łapę zróbmy tak, żeby trzymał po drugiej stronie i po prostu tutaj o shading zrobimy taki, patrz, co widać, że są palce teraz. O, jestem za, szczerze. Tylko teraz okay. Myślę jeszcze... Ej, bo na głowę nie ma... Dobra, stary, spokojnie, zobaczcie, czasu mamy jeszcze, no, nie? No, szybko nam to zobacz, dobra. Dobrze. Cieniowanie jest, jeszcze tutaj tą bluzkę można byłoby lekko też wycieniować, tak myślę. Tutaj o zrobimy. Mówisz?
O, dobra, pamiętaj, żeby światło padało z jednej strony głównie, nie? To może kołnierzyk mu zrobię z innego, a nie, bo to teraz faktycznie wygląda jak cieniowanie takie dobre. Ten kołnierz, ja myślę, że będzie można zrobić tak, ale tylko w jednej części, tylko w tej części, wiesz? O. Okej. Okay. Widzisz, teraz ten cień będzie padał tak w miarę poprawny sposób. Bardzo dobrze to z góry wygląda teraz. Dobra, okej. Okay. Dobra, tu musimy szybko to zrobić. Kurde, dobra, teraz trzeba tak głowę jakoś pomyśleć. Dobra, zaraz, spokojnie, może stary. Chociaż zarysuję tutaj jakiś, powiedzmy, w koncept taki, bo czekaj, on będzie patrzył w bok, nie? No, tak myślę. Rodem z Ferrari, Jezu, jaka jest. Szyja. Nie no, dobra, musimy to chyba zalepić prawie całe, spokojnie, wiesz? Spokojnie, szyję. Tak, ale bez tych klocków. Dobra, zaczyna nam się kończyć przestrzeń, więc wypadałoby już tutaj tą głowę jest wygląda jak taki kark kompletny. Czekaj, nos mu zrobimy taki. Ojeju, nie, to jest straszne. Ej. Jak to z góry wygląda? Dramatycznie, powiem szczerze. Ojej, nie jest źle. Ej, ale serio, jest dobrze, mówię ci. Dobra, jakbyśmy zrobili to może w ten sposób. Czekaj, o. A może zrobimy mu tę grzywę taką. Okej, okay. Słuchaj, pamiętaj, że cieniowanie też na twarzy możemy zrobić lekko, nie? No. Ten nos można by skrócić o ten jeden klocek, zrobić tak, ale tutaj odrzuć wąsa. O. Nie, wygląda strasznie, strasznie śmiesznie. A dobra, słuchaj, robimy tak. Czekaj, jakbyśmy wąsa zrobili tak, nie, bo teraz usta są z tego. Dobra, słuchaj, dobra. Robimy włosy takie blond tutaj rozpuszczane. Trochę Himena mi teraz tego, czy Himen? O, rzeczywiście masz rację, trochę no. Przypomina, tak, kurczę, na moc posebnego czerepu i tak dalej. Dobra, spoko, no mamy trochę Himena z tego. I słuchaj, i jeszcze właśnie z tym cieniowaniem troszkę można byłoby pokombinować i włosy zrobić troszkę ciemniejsze. Taki ciemniejszy odcień żółtego by się przydał, który nie jest, który nie dobra, jest, no właśnie... Coś? No właśnie myślę, stary, bo tak, ten kolor moglibyśmy zrobić tu. O, nie wiem, czy to widzisz. Tak, widzę. Kurczę, wygląda trochę lepiej. Nie ma tutaj jeszcze wszystkich bloków, Jezus, ja na jeden tym siedzę i po prostu, kurczę, chciałbym konkret już sobie wziąć, a konkretu tu jeszcze nie ma. No właśnie, mnie też to trochę gryzie. A jakbyśmy tak z gliną? Nie, z gliną chyba nie. Z gliną. Stary, nie ma czasu. Dobra, dobra. Nieważne, mamy to zrobione już w każdym razie. Mamy zrobionego ziomka. Ja uważam, ziomka. Że jest mega, szczerze mówiąc. Więc duży zobaczymy, wyszedł, jak to no. Inni ocenią. Standardowo okay. W komentarzu ocencie, czy według was zbudowaliśmy faktycznie tak dobrze. Tylko ten miecz mogłem lepszy trochę zrobić, ale dobra. Okay, no creeper jest, no okej. Okay. Jest mieczyk jakiś tutaj kolorowy, niech będzie. Mieczyk? W ogóle widziałeś, że można motywy tła zmieniać? Już na Bilbatu? O, stary, nie wiedziałem. No, od niedawno to wprowadzili. Pixel art. Ja dawno nie grałem. Okej. No to tak, pixel art, no. No ja tam pół, bo w sumie to mało przedstawia. Ale miał zrobić pixel art i zrobił pixel art, więc okej, okay, no. Tylko. O, tutaj mamy zbroję i miecz. Okay. No daj okej, okay, no. Chociaż nawet dam good, bo jest fajne cieniowanie zrobione, jak masz zobaczysz. Niech będzie. Nawet kształtu nie zaburzył. Ja z reguły, jak robię te miecze minecraftowe, to zaburzam ich kształt. Jest dobra, nasze. Zobaczmy, czy się ludziom spodoba. Okej, okay. Zobaczymy, jak tutaj oceniam. Ja widzę, że jest jedna fajna ocena, wiesz, na pewno już. Tak? Z miejsca. Widzę no jakąś dobra. Tam legenderkę, więc bardzo ja tam dobrze. Nie patrzę na to, co ludzie robią. O, jaki pomysł fajny, dobra, trochę niedokończona, spoko. Ale jest good, według mnie tak. No, fajnie, fajnie. Bele. Agresywnie. Właśnie mało zrobione jeszcze jak na to. A tu mamy takie pamięte piąte przez dziesiąte, żeby było, ale okej, okay, no bo jest jednak na temat. No, zbudowany. Ale bardzo mało, nie? No, ale to jest takie tylko, że pixel art, wiesz, nie ma jednego... O, na. Okej. Udało się. To jest całkiem spoko. Okej, tu mamy królika jakiegoś. Wielki Pac-Man i wielki królik, no też tam good. Takie okej są. Tylko ten królik no, trochę scerbaty taki. No, dużo roboty było w tym czasie. Okay. Są rakiety różnokolorowe. O, jaki bardzo dobra praca, naprawdę. Aż zgłoszę ją, stary, ale żeby ją ocenili. To nie jest pixel art, nie? No niestety. No, o, pierwsze proszę. Miejsce! Kto by się spodziewał, moi drodzy? No, powiem wam, że teraz musimy zobaczyć, czy pójdzie nam na kolejnej arenie tak samo dobrze jak w tej. Także widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, moi drodzy, także kontynuujemy. Że jakby miał stłumiony głos jakiś taki dobry. Dobra, stary, szybki wybór. Stick. Treasure, patyk? Jellyfish, football, piano, co chcemy? Ojeju. Może ten patyk, byśmy naprawdę zrobili patyk z liściem. Patyk z liściem taki. Tak myślisz? No. Okej, okay. No dobra. Dobra. No nie, i chyba football wygra. Nic nie wygra, nie ma. Nie. Super wod przede wszystkim. Dobra, stary, dawaj trawę rób szybko. Ej, a mam lepszą ideę. Zrobimy w doniczce patyk wetknięty z jednym liściem. Stary, patyk wygrał naprawdę? Tak, no. Ja myślałem przez cały czas, że... Ja cię kręcę. No dobra. Super wod w ostatniej sekundzie poszedł. Okej. Okay. Czekaj, z plus wood wezmę, zrobię nam taki stół, wiesz co? Ja mówię, zrobilibyśmy taką doniczkę z takim patykiem wetkniętym. No dobra. Który ma odstający listek, nie? Coś takiego, czekaj. Czy zmieniać nam jakoś, może tło, może zmienię, wiesz co? Bo mam tutaj... Tu to jest trzeba kupić te tła, tak z ciekawości? My chyba nie musimy, wiesz? O, czekaj.
A, tu jest, dobra, tu jest picker i weźmiemy sobie, wiesz co, high-pixelowe lobby po prostu, będzie najbardziej pasować chyba w tym momencie. Okej, okay. Do dobra, będzie takie standardowe, dobra. Powiedzmy. Dobra, stary, zaczynam budować zoniczkę powoli. Dobra, ja ci tu pomogę, chociaż wiesz co, robimy ją taką prostokątną, czy taką, wiesz, na tych... Znaczy, niech ona rośnie sobie do góry powoli, jasne. Słuchaj, i zaraz ją po prostu zaczniemy zaokrąglać leciutko, czyli tutaj zaczniemy robić ją w ten sposób. Ja może będę tym rogi ten sposób. Na razie. Nie, rogi stary niech będą, wiesz? Zróbmy tak, żeby tutaj były te narożniki. Dobra. O, i tutaj po prostu takie trzy kratki wystające do przodu troszkę. O, stary, coś tutaj naknociłeś. Och, przepraszam! Dobra, nie, stary, chodzi o to po prostu, żebyśmy utrzymali taki, wiesz, przestrzeń. Tak. O, ja rozumieć, co ty tak. mówisz. Dobrze. Spoko, stary, no to jest doniczka, co? Dobra, do czego mam zapełnić tylko trzy tutaj, tak? O. Dobra, i teraz trzeba zrobić z... Patyk. No właśnie, z czego? Może też wybierzemy coś z możliwością cieniowania? Tak sobie myślę. Ja myślę, że tutaj, wiesz co, nie wiem, czy... to by się jakoś tak we dwa, te dwa bloki... Właśnie, nadały. Też te same wybrałem. Kurczę, ale zgranie, ło! Wygląda spoko całkiem. Dobra, no to może zrobimy je tak. Niech one tak na dwa odchodzą. Czekaj, to czapka, co masz na skinie, to się nazywa... Kaszkiet, beret. Kaszkiet, nie wiem, kaszkiet, coś tak, takiego. To jest kaszkiet. Dobra, jakbyśmy zrobili to w ten sposób. Dobra, ja może listek w tym czasie zbuduję, bo mam taką wizję takiego okay. Takiego odstającego tutaj, nie umiem budować no dobra. Listków. Okej, okay, no mamy taki patyk, kolorze. Tak? To wygląda na patyk tobie? Tak, to wygląda na patyk w doniczce. Patyk w doniczce. No wiesz, niektórzy na przykład ucinają gałązki niektórych roślin, one później odrastają, nie? Okej. Okay. Normalnie te rośliny. Pomyśle, weź drugi ten... kolor ciemny, nie? Podspód, żeby dać. O, można zrobić tak, po prostu. No i mamy patyk z liściem, nie? Mało liściowate? Nie, no wygląda jak liść. Nie, no dobra, mamy jeszcze 4 minuty, skończyliśmy. Tak. No co można zrobić jako patyk, no nie wiem, mówiąc. No to jest po prostu patyk, dlatego wybrałem ten temat. Chcę zobaczyć, co inni pomyślą sobie. Stary, ale musimy coś zrobić więcej, bo to jest a strasznie może mało. Może wskaźnik do tablicy? Jak to wskaźnik? No wiesz, budować tablicę i ten wskaźnik, taki jak ma nauczyciel, co pułapa. Nie wiem. Wiesz co, może zmień podłogę na trawę i po prostu zrobimy trawnik wszędzie dookoła, żeby dobra, był ładny. Zmieniam. Ja nie mogę, ej stary, wolałbym ten temat futbol, mimo tego, że nie przepadam za piłką nożną. Dobra, mamy tutaj kolorki ładne już w tym momencie dodane. Okej. Okay. O, to w ogóle biom można wybierać też, czy no, jak? No, można, no, ale zawsze było można. Co ty gadasz? No. I on się tak zmienia? No, tak jak zmienisz się zmienia, po prostu? Stary, masz do wyboru, możesz co ileś sekund wymieniać. Czekaj, ja wiem nie co mogę. Zbudować, bucket z wodą może, albo konewkę? A co to będzie miało do tego? Do podlewania patyka przecież, halo. Aha, no tak. Nie, bo przecież trzeba dbać o swój patyk. Okej, okay, dobra. No to super, po prostu. Kurde, dobra, nie wiem, co jeszcze można by dodać do tego. Masz jakiś pomysł? No właściwie wiesz co myślę, nie no, ale no, kwintesencja patyka została w tym patyku zawarta, jak na moje. Kurde, no. Tak, totalnie, no, nie? Coś by dodać trzeba było, naprawdę, bo on tak mało, wydaje się nie? Taki się wydaje takie... pusty, no, bez jakichś takich udziwnień większych. No może jakbyśmy tutaj takiego lekkiego garba zrobili, może taki lekki wyszczycący gałązka. Okej, okay. Okay. Ja nie wiem jak tam te garby. Nie wiem, tak się zastanawiam, stary, no. Ja sobie tutaj doniczkę. Dobra. W tym czasie. Chcesz zrobić konewkę z tego? Znaczy nie, wiesz co, chcę wiaderko, żeby było po prostu wiaderko do noszenia wody. Tak. Okej. Okay. Tak, chociaż tak ej, w sumie możesz dorobić tam. To by nie no. było głupie, jakbyś zrobił te do wylewania, ale to będzie taka wiaderko ten, wiaderko konewka. Ej, patentujemy to, nie? Wiesz co, to powinno być w tą stronę. O, zobacz, tak. Mamy coś tak. Ej, fajnie to. Wiaderko newka? Ja bym no kupił dobra. Osobiście, nie wiem. Okej, okay. Dobry pomysł. Może by się nadała akurat. Skąd wiesz, okay. nie? Wygląda, spoko. To mi przypomina kształt tego jednego kwiatka z Plants vs. Zombies. Okej, okay. Mi przypomina bardziej odkurzacz z Teletubbiesów, ale... no, tak trochę. Dobra, mamy. Nie, no szczerze, stary, coś możemy dodać do tego? No chyba nie, chyba będę robił cięcie po prostu. W tym momencie widzimy się, kiedy już zaczniemy ocenianie. Drodzy, powracamy więc po tej długiej przerwie, tak. Tak, no nie była taka długa. No, no nie, jakaś mega długa, ale w sumie stulecia dla mnie. O, jesteśmy pierwsi, o, jest jak patyk. Fajnie, no. Ale jak wszyscy to podziwiają, to jest sztuka nowoczesna. Ja nie widzę nikogo dookoła nas. F3A, wiesz, trzeba odświeżyć sobie czas. Aha, dobra. Wiesz co, to jest sztuka nowoczesna. Co to je? Wędka! Stick! Okay. Ej, bo na wędkę też chyba się mówi stick. Nie wiem, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, wiesz, jak się ten... Dobra, dobra mamy dwa patyki. Skrzyżowane, okej. Okay. Nie wiem, ognisko ktoś chciał zrobić czy coś? No nie wiem. Ludzie w ogóle może, perfect, może nie? W Minecraft Evo by się dało. Ludzie podziwiają tutaj. No albo w... czekaj, jak się nazywa? O, ognisty patyk, o, no. Blaze Rod, taki... Okej, okay, no.
są patyki. Wiesz co, dam górkę, bo jest to troszeczkę lepiej niż było wcześniej nawet. Okej. Okay. Dobra, mamy... Nie wiem jak to mamy... rozumieć, czy to jest podpalony patyk, czy co? Pochodnia by się zaliczała jeszcze dobrze. Patyk w kupie? Okej. Okay. Nie wiem, no... Ja myślę, że to tak blisko zastanawia. Nie, patyk. No, ja nie wiem, no szczerze, co masz zrobić, jak jest patyk? Ewentualnie można by patyczaka zbudować, nie? Okej. Okay. To by było, co tu mamy? Patyk? To jest patyk z oczami i z wąsem, no to jest okay. Chyba najfajniejsze rzecz, jaką widziałem. Mr. Patyk, okej. Okay. Mr. Patyk ma gutkę w takim razie ode mnie. No. Rewelacyjnie, No patrz, jakie patyki, lampy, spawn ktoś to wygląda zbudował. Jak spawn do EZHC. No, okej, okay, no. Dobra, szukamy tych kitów na VIP-a, stary. Słuchaj, no. Okay. No patyk po prostu. O, zadowalające, prawda? Ale wiesz, musimy w taki sposób to powiedzieć, jakby to nie był patyk, tylko byłoby coś niesamowitego, nie? Jak no nie, no szok po prostu. Okej, okay, no to jest królik z kapelusza, no to patyk na maksa. Znaczy wiesz co, tu chodzi o tą magiczną ten magiczny patyk. Okej. Okay. Że o to chodzi. W sumie też można byłoby różdżkę z Harry'ego Pottera zbudować jako... Ale fajnie tutaj, nie? Nie no, patyk, no. Ale ja mówię bardziej no, o tych symbolach, stary, co na ziemi to są. To jest beznadziejny temat, no. Ale przesadzasz. Okej. Okay. To też jest patyk? To też jest patyk, złoty patyk. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, stary, jak ja mam głosować na to, no. Naprawdę, ja nie wiem, czego oczekiwać. A tu jakie patyki ładne. No najcudowniejsze. Jakie świetne, ja nawet nie muszę patrzeć na nie, żeby wiedzieć, że są idealne. No, o, bombowe. Słuchaj. No. No i wy... O. O. Drugie miejsce mieliśmy. Wygrał królik z kapelusza, no tak. Nieważne jaki zrobisz temat, tak naprawdę mógłbyś creepera zbudować, stary, i wygrasz. No, zagramy jeszcze jedną w takim razie, nie? Okej. Okay. Dobrze więc, ladies and gentlemen, we going to trzecia arena w tym odcinku i zobaczymy jak nam pójdzie tym razem, czy zajmiemy znowu drugie miejsce. Będzie znowu ciekawy słuchaj, temat patyk. Niech będzie lepszy temat, to jest moja odpowiedź. Aquarium, Monster, Pogo Sticks, Pogo Stick. Ojejciu, no. Food, Arcade Machine. Oh. Ojeju. Może stopa. No nie wiem, jak to wygra. Monster. A wiesz co, ja bym potwora zrobił, a ty? No, czuję stary, że będzie akwarium albo potwór. No to jest potwór. No i koniec. Potwór. Mam super woty, więc pozwalam sobie. Dobra. Ustalmy najpierw, wiesz co, wymienię nam temat na pewno na góry. Bo nie wiem, czemu mi się góry kojarzą z potworami. Na przykład chcesz Yeti. Yeti zbudować? No, na przykład Yetiego można. Ej, widziałeś Yeti w Twilight Forest w tym modzie? Wiesz co, mi się kojarzy ze skinem pewnej osoby, którą obaj znamy. No, to, ten bo ten skin został stworzony... Ten skin został stworzony dla tej, znaczy nie dla tej osoby, ale na podstawie tamtego skina. Czekaj, tak ustawmy paletę tak. Sobie startowo. Myślę, że te bloki byłyby jak najbardziej pasujące do zbudowania. No, do tego będzie potrzebny nam niebieski. Taki niebieski... No nie no, tego a koloru nie można używać. Może tego potwora zimowego z Gwiezdnych Wojen zrobić. Tak wiesz, co miał zjeść Luka tam w piątej części. Tak sobie myślę. Ale pytanie, czy pamiętasz jak on wyglądał? Na tyle dobrze, żeby go zbudować? Duża szczęka z zębami. Dobra, można to zrobić tak, stary. I można zrobić głowy o czarnym kolorze w formie wystających oczu. Ej, może zarysujmy najpierw stopę, bo Yeti ma duże nogi, nie? Ale ty chcesz takiego Yetiego zrobić z tamtego? Z Twilight Forest? Czy z czego? Właściwie wiesz co? No, coś pomiędzy może. Coś pomiędzy. No dobra, no to dawaj zarysowuj powoli. Tylko myślę, czy zaraz się dołączę. Blok 2, czy jak to zrobimy? Zobacz, tak. Nie wiem. Mieszane może, taką paletkę mieszaną zrobimy. Nie wiem, stary, chociaż zupełnie. Dobra, nie, wiesz co, zrobimy z samej pełni. Już nie będziemy tacy na niego ten. Musimy zarysować jeszcze z tobą, okay. W tę stronę zbudujemy cię. Okej, okay, tutaj. Trochę przybliżyć trzeba było wystawić też. Dobra, tutaj, o. No. To jest takie nieregularne kształtem troszeczkę, nie? Okej, okay, czyli tą drugą stopę ty chcesz postawić tam, gdzie ja postawiłem te klocki. Tak, mniej więcej. Dobra, to już przestawiam. Nasza paletka. Ach. W ogóle wiesz co ogarnąłem, stary? Co? Nie wiem, czy masz muzykę włączoną na serwerze, ale chyba leci motyw z Władcy Pierścieni. Czekaj, pozwolę sobie... A nie, nie, w ogóle nie leci, nie wiem. Wyłączyłem chyba sobie opcję, jak serwera idzie. Aha, no dobra, ale to dość ciekawe, bo tak ja słucham tak już chyba trzeci albo czwarty raz. I brzmi to kompletnie jak muzyka z Władcy Pierścieni. Całkiem możliwe. Ostatnio na wielu serwerach zresztą słyszę jakieś ciekawe te, na przykład Despacito. Super. Super, nie? No to jest najlepsze. Jakbym tego nie słyszał milion i pięć razy. No. Dobra, tu zbudujemy połączenie między tymi nogami. Będą takie śmiechowe, takie jak stworka jakiegoś, tylko brzuszek musi mieć duży na pewno. Aha. Bo Yeti lubi pojeść, z tego co wiem. Dobra. Zaczynam mieszać tutaj te kolory. Bo Yeti, te potwory i spółka, czy... O, stare bajki mi się przypominają po prostu. No. Tam był taki Yeti, co? Lodzika? To był Yeti? To tak, był to Yeti. Był Yeti, no masz rację. Jak przeszli w Himalajach, jasne, nie? To było spoko. Lodzika? Miał taki głos, wiesz, taki przyjemny, a się wydawało, że straszny potwór jest.
Dobra. Dobra, mamy coś takiego. Ej, taki wygięty boczek. Nie, no, spoko będzie wyglądać. Dobra, i teraz takie łapy przerażające. Creepy. Takie? Ja rozumiem, o co chodzi. Okej. Okay. Nie wierzę, spoko. Mamy radę. Że właśnie mu zrobimy lodzika w ręce, jakiegoś rożka i tak dalej. No. Kurczę. Dobra, i robimy mu taką straszną paszczę? Ja myślę, że tak, taką wiesz, krwawo-czerwoną z zębami na przykład. Okej, okay, właśnie myślę, że można by tak zrobić. Zęby ze slabów na przykład, czekaj, tak zobacz. Ze schodków można zrobić zęby, wiesz? One fajnie wyglądają, bo one są górne. Takie zawinięte. Może nie górne będą właśnie w ten sposób, czekaj, zobacz jak to... Nie, to miał... No. Poczekaj, trzeba byłoby zrobić... O, właśnie tak, poczekaj. I w ten sposób. Oj, nie tak. O tak. Dobra, czyli ten drugi też muszę tak zrobić, spoko. No. O, tak. Tu zrobię, okej, okay, fajnie. Tutaj zniszczę. Ej, całkiem kozacko, szczerze, tak powiem nieskromnie, że dobrze nam to wychodzi. No, kurde. Słuchaj, zaraz to rozwalimy. Pierwsze miejsce jak nic. No ja myślę, że tak. Ja myślę, że możemy to zrobić. Just do it. Oczy z banerów mu zrobić, czy jak? Nie, myślę nad tym, czy nie zrobić takich cycków wystających, wiesz? Okej. Okay. Możemy zrobić... Z główek. Tak? I tak, właśnie z główek, nie? No, ja myślę, że to dobry pomysł. Można zrobić... Czerwone czy czarne robimy? Tu. Okej, okay, też tak jest dobrze. O Jezu. On wygląda jakby wskazywał na kogoś palcem, a drugim jakby do tańca zachęcał. No, trochę. Kurde, Bele, no co robiście, szczerze mówiąc? Jeszcze może dywanami mu przykryje od góry. Właśnie chciałem to samo zrobić, dobra. Albo nawet jakoś śniegiem mu to zrobić, zobacz, bo to będzie można tak go... Ej, że jest usypany śniegiem, o! Tak? Ej, spoko opcja w sumie. Dobra, no można różne troszkę zrobić. Takiego urozmaicenia mu doda lekko, nie? No. Będzie wyglądać kompletnie jak Yeti. Dobra. Dobra, mamy jeszcze dwie minuty i teraz poważnie zastanawiam się nad tym rożkiem w łapie. No to dawaj. Żeby miał. Niech będzie lodowy potwór. Lodowy potwór. Wafelek. Wafelek zrobię sobie chyba z brązowej terakoty. Okej. Okay. Chyba najbardziej mi tak... O, nie wiem. Jakie wy macie wafelki w waszym mieście? Moje drogie wafelki. Jakie wy wafelki macie? Ja myślę, stary, w ogóle, że można zrobić z drewna. Z drewna. To jest też jeszcze... Z drewna i ze schodów, bo to wygląda naprawdę wtedy spoko, wiesz? Okay, takie o? Bardziej myślałem nad takiej wielkości i zawiniętym po prostu tutaj od spodu. Okej, okay, to ty zrób od spodu, a ja zrobię mu gałki lodów u góry. Dobra. To przytnij je po prostu do tego, o. Myślę, czy je jakoś dobra. Większe robić, czy takie coś zrobię po prostu, o. Będzie widać, że... Dobra, to można zrobić tak. Okej. Okay. No, i wiesz, że spoko, co? No, ja myślę, to że musisz zrobić jest. Więcej tych gałek, w sensie no. Jedna to jest tak... O, można zrobić czy... jeszcze taką o smaku niebieskim. O, jagodową i jeszcze taką, wiesz, kaktusową. No, raczej ta pomarańczowa niech wystaje lekko tu, a tutaj od spodu jeszcze można zrobić jakiś inny kolor. On serio dobrze wygląda. No, słuchaj. Wow. No kurde, jak my zbudujemy, nie ma we wsi normalnie tutaj nikogo. No, prawda. No, prawda. Czekaj, jeszcze mu pazurek taki zrobię, nie? O, wystający może jeden. Okej. Okay. Czy bardziej coś takiego? No, wiesz, dobra, takie... Trochę jeszcze śniegu można poukładać na tym. To jest takie pytanie, do you want it with me ice cream? Okej. Okay. Chcę tego, wiesz, w Himalajach jest lody, to tak nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Jakie Himalajach? Stare, lody są lepsze jak jest zimno niż jak jest ciepło, są zdrowsze. No pewnie, to jest mniejsza różnica temperatur podczas jedzenia, nie? Znaczy wiesz, ja to bardziej patrzę, wiesz, pod jakim względem? Pod względem, jak komuś jest zimno, czy się nie wychłodzi, nie? Jak będzie jadł tak lody. No nie, bo jest mniejsza różnica temperatur, no. He. A to nie wiedziałem. No to już wiesz. Dobra, porobię trochę tutaj teren, tak, wiesz, śniegiem, żeby nie było. Okej, okay, jest stary za mało czasu, ja myślę, że już moglibyśmy darować sobie to. Ale tak minimalnie, nie zdążysz wiesz? Zrobić tego na całym, więc będzie to wyglądało tak... Okej, okay, dobra, pomogę ci, żeby nie było. Nie jest źle, wiesz, jest dobrze, ja myślę, że pierwsze miejsce jak nic normalnie, albo chociaż drugie. Dobra. Dobra, zaczynamy voting teraz. Okej. Oczywiście będziemy... O! No dziurawy ten potwór. Dziurawy trochę jest. No ale pomysł okay. był. To jest, kurczę, ciekawe, jakie potwory inni zobaczą. No. Może ktoś zbuduje... O, potwór pod łóżkiem, zobacz to! O, ej, spoko pomysł, i bardzo fajny. Oj, ale on z Netherracka jest fajnie zrobiony. Mega. Spoko. Fajnie, że ten... O, z potworów i spółka, no zobacz. Fajnie. Z jeden z tych głównych bohaterów. No. Jak on się nazywał? Ojej, czy nie pamiętam. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, to zdecydowanie, bo ja ten, no nie. Yeti, no dobra, zobaczmy jak naszego Yeti ocenią. Lodowego potwora Yeti.
I chudy ten Yeti troszkę. No ale bo je lody. O, ale piękny potwór. Nie no, najpiękniejszy po prostu. Ja, ale po prostu wiesz co, takich ludzi to powinno się zatrudniać, nie? Na umowa zlecenie. Tak. Stary, no dobra, po prostu. Kolejny potwór, teraz mamy... Ktoś zrobił aliena? Koła? Nie no, że prawie jak alien, ale jest spoko strasznie. Mi to na wilkołaka trochę bardziej wygląda, wiesz? Dobra, ja daję gutkę. Fajne, fajne. I mamy zombie. No ale... No tak. Okej. No okej, no nie jest to nic kreatywnego chyba, jeśli chodzi, chyba... No jest spoko. Jeśli chodzi o minecraftowe potwory, to tak trochę... O, to hell! Fajne, fajne. Wow. Tam ktoś ucieka od niego, tak? No, fajnie to zrobione. Wygląda jakby się z nim ścigał. No dobra. Ale straszne te napisy, wiesz? Normalnie, ole, normalnie kupa. No. Dobra, no to w dalszym ciągu nic nie ma. O, kolejne z potworów i spółka. Spoko całkiem. Okay. No na fajnie. Znaczy to by bardziej kosmita ogórek wygląda, wiesz, ten drugi. No. Co my tu mamy? Tak, szlam jakiś? Coś tego mam rozumieć. To jest tak? Jakiś taki dziwny ten potwór, ale no nie. Okay. Potwornie wygląda. A może to chodzi, wiesz, o potwór w sensie duch, w sensie tamte. Zombie bez głowy. Mamy tu ciekawego zombiaka, na pewno. Jeszcze fajny z ręką pomysł. Odciętą. No. Wow. Bardzo potworny. O, ale słodki on jest. No, całkiem fajny. No i okej, bo on jest słodziutki. O. Dobra. To jest smok przecież, nie? I zajęliśmy 6. miejsce? No, ale zobacz, jak wysoko oceniane były wszystkie, nie? No. Po 200 punktów nawet. Całkiem spoko. Dobra. No, ale moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, żeby wlecieć na kanał do Żyło, bo tam też będzie odcinek na pewno. Zapraszam. Z nami. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobało. Suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia, cześć. Na razie.